Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Uszereguj zlewki w taki sposób, aby przedstawiały prawidłowy przebieg reakcji zobojętniania. Napisz na zlewkach numery od 1 do 3, następnie podpisz zlewki. Odpowiedź wybierz spośród podanych. Ok, najpierw sobie przypomnijmy, że mamy reakcję zobojętniania. W której bierze udział kwas, który łączymy z zasadą i otrzymujemy sól plus woda. I teraz to jest nasz kwas. To jest zasada, ale to nie jest zwykła zasada, to jest zasada z roztworem fenoloftaleiny. A to jest 3. Sól plus woda. Czyli nie mamy kwasu z roztworem fenoloftaleiny, to odpada i odpada nam także zwyczajna zasada. Mamy kwas, sól i wodę oraz zasadę roztworem fenoloftaleiny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.